Halo, witajcie kochani ponownie w naszej serii z cyklu Zagrajmy w Resident Evil 3 Remake. Już po świętach, przepraszam was za obsuwę, że nie było odcinków, aczkolwiek ten czas był czasem, który chciałem poświęcić także na przygotowanie się do świąt i na przeżycie ich należycie. Dziękuję za wyrozumiałość. Już na wstępie pragnę pozdrowić Duke'a i Magdę. Duke, wybacz, że zapomniałem, obiecałem i jestem oto na wizji. Pozdrowienia dla ciebie, dla żonki. Dzięki, że jesteście. Dziękuję wszystkim widzom, którzy dają mi swój feedback. Dziękuję za jakby wsparcie. Dziękuję za pomoc w rozwoju kanału. I dziękuję wam za uwagi. Dzisiaj troszkę rozjaśniliśmy. Mam nadzieję, że z głośnością będzie także lepiej. No i mam nadzieję miłej zabawy, kochani. Wracamy tu, gdzie skończyliśmy. Postaram się od dzisiaj wrzucać po dwa odcinki już do końca serii, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi tą małą obsuwę i że zostajecie z nami. Wyruszymy sobie, może zobaczmy jeszcze. Czy będzie nam to potrzebne? Myślę, że tak, że warto troszkę amunicji mieć do pistoletu, słuchajcie. Zrobimy sobie przynajmniej odrobinkę. Nie spodziewam się tutaj znajdziek żadnych na początek. Połączmy sobie to od razu, tak. Oj, świetnie, przesuńmy. Dobra, strzelba. Załadujmy jeszcze strzelbę. Dobra, zobaczymy co nas czeka, kochani, tutaj na drodze. I ruszamy. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Zniszczony schron. Tunele metra, dobra. Ruszamy. Ruszamy. Jedną chwilkę jeszcze chcę zerknąć na mapę. Czy my... A, chyba nie, rzeczywiście. Już pamiętam, kochani, dobrze. Przyszliśmy tu po cutscence takiej. Chwilkę jednak. O, tego się spodziewałem właśnie. Tam nie będziemy, no właśnie, podchodzić, bo spodziewałem się także i tego. No dobrze, zajmijmy się tymi gagatkami. Od razu. I bez ogródek. O, proszę bardzo, jaki krytyk. Dwa krytyki nawet. Weszli. Na dzień dobry. Pani jeszcze wstaje? Pani już zabieg niepotrzebny. Nawet tego nie próbuj zrobić teraz. Rozejrzyjmy się. Tutaj nie ma itemów, słuchajcie, bo jest na niebiesko wszystko od razu. A pani chyba miała leżeć. Coś mi się zdaje. Przecież lekarz przepisał. Dużo leżeć i odpoczywać. Pan już się otworzył przed nami całkowicie. Bo obawiam się co tego jednego gostka, ale mam nadzieję, że nie w stanie, słuchajcie. Oj, oj, oj. Tam się... Raj od niemilców, słuchajcie. Celność wzrosła, widzę, partyzan. O proszę, krytyk. Pan również wygląda jakby w stanie co najmniej krytycznym, kochani. Dobra, leżeć. Pan już nie wstaje. Ma się panu jeszcze na życie? Drugie? Dobra, a panu? Panu także? Dobrze, dobranoc. Panu już się nie ma. Skulał się pan na dół nawet, widzę. I bardzo dobrze, tam pana miejsce. No dobrze, tu już nic nie ma, idziemy. Jedyną możliwą drogą, kochani. Ruszajmy, nie czekając zupełnie. Surprise, surprise. Brawo. O, całkiem fajne widoczki, słuchajcie. A widzę, że jest druga linia kolejki. To pewnie były zaglokowane stacje na mapie. Podglądu metra, słuchajcie. Tutaj mamy jakieś przedmioty. Rozejrzyjmy się, od kątów zaczniemy. Amunicji nigdy dość, zwłaszcza w tej części, słuchajcie, mnóstwo jest akcji, bardzo się cieszę zresztą, że jest tak napakowana akcją część. Czy mamy uleczajki? Żadnych, słuchajcie. Na wypadek, gdyby się tu Nemezis napatoczył, to nie jesteśmy w stanie się obronić. Roślinka, dobrze, widzę. Czy coś jeszcze tu na tym dziedzińcu znajdziemy? Rozejrzyjmy się, a potem będziemy sobie z mapy korzystać. Szkoda czasu, kochani. Ruszamy dalej. Skrzyneczka. Znowu nie mam noża. Oczywiście, że nie mam. No, na bogato to rozbijmy w takim razie. Już mamy. Słuchajcie, uleczałkę. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. To już wszystko. No to ruszamy, kochani. Nie ma na co czekać. Idziemy przez most. Czy cokolwiek to jest. Most. Ups. O nie, jeszcze ten. Ale napalony. To go ostudzi. Nie byłbym taki pewien i nie wiemy tego na pewno, Jill. Carlos, respond.
Ostatnia osoba, którą wzywał na pomoc. Wiemy dlaczego. No cóż, plotki o jego słabym pływaniu były mocno przesadzone, mam wrażenie. Jaki ty... chyży jesteś. Wyglądasz jakbyś się z obcego urwał. Dobra, o nie, nie lubię tych quick time eventów, słuchajcie. No, to jest ostatnie co bym robił akurat, Jill lepiej biegli. Parę blaszek go raczej nie powstrzyma. Czadu, czadu. Pachnie mi boss fightem na kilometr, słuchaj. O ty dziad. Ruszamy dalej. Bardzo ładnie. Dziękuję, że skróciłaś, a nie pobiegłaś po stronę. O dziadu. Serce jak na dłoni, a dokładnie pod klatką. Dobra. Rozumiem, że pistolet to w ogóle nie wchodzi w grę, kochani. Shotgun chyba też nie. Pogłaszczemy go z tego. Ale na razie rozejrzyjmy się, co tu nam da. Jest jakaś amunicja, kochani. Dobra, ostudzimy jego zapędy. A dokładniej. Jeszcze go harapniemy troszkę. Dobrze. Może to panu pomoże? Nic tu nie ma. Nie, 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 dobrze, zapalające chcemy. Tylko tak wyżej, Jill. Jakbyś mu przylutowała, będę ci bardzo wdzięczny, dziewczyno. Pozbierajmy sobie jeszcze, kochani. Jeszcze mało panu? Proszę bardzo. Jeszcze raz? Dobra, nie będziemy kozaczyć, bo za chwilę miał amunicji, słuchajcie, zabraknie. Czas chyba zmienić asortyment. Chwilowo. Oj! O dziadu. Aż no, zatrzęsło w posadach. No i co? Kobieta już podcina w chamie? O nie! Mięso szarpane! No, to trochę zaburzy nasze relacje, mam nadzieję, że wiesz o tym. Teraz cię ciulu załatwię. Ojej! Słuchajcie, mam wrażenie, że go nie uszkadzam w ogóle, on musi mieć jakiś słaby punkt. Nie bądź cham, daj załadować. Dzięki. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Amunicja tam za nami. Oj! Dostała. Kurde, ty naprawdę nie znasz umiaru, co? Co za dziad. O, dziękuję. Czy my tu coś jeszcze mamy? Niby tak. O nie, daj nam to. Oj, 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 chyba już nie możemy zebrać więcej, słuchajcie. Jak ja ten granatnik zdążę załadować, to mnie ciekawi bardzo. Może nie zdążę. Trochę wyżej, proszę. Dobra, teraz cię ciulu załatwię. Jeszcze? Pan życzy? A, no zrób King Konga. Dawaj. Co to? O, 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 no. Spróbujmy. Jeszcze jedną rundkę zrób, no. Dawaj, zrób jeszcze jedną. O, tak myślałem. O, ty skubańcu. Flaczek ci wyszedł, teraz cię uderzymy. Na pełnej. Dobre było? Proszę pana. Dobra, dobra, żartowałem. Tam się od razu nie uda wielce. Dobra. Troszkę nas haratną, ale spróbujemy go i tak załatwić, słuchajcie. Mam wrażenie, że mu na pewnych... W pewnych momentach, słuchajcie, nie da się zadać obrażeń po prostu. No i już jesteś niepokojąca dziewczyno? Znaczy nawet gorzej. Czy tu są jeszcze jakieś uzdrowienia? Nie chcę tak na bogato, ale trzeba to trzeba. Oj! Jakiś spray by się przydał, słuchajcie. No, nie, czy się uda go ustrzelić znowu z tego murku? Mam wrażenie, że to jest jakaś, słuchajcie, sekwencja, że on tak będzie robił. Dopóki go dziada nie ustrzelimy w ten sposób. Chciałbym, żebyś to zrobiła zamiast gadać o. Byłoby super. Gil. Jakiś spray może? O! Najgusta.
od razu sobie to połączmy, słuchajcie. Nie lubię ja bardzo boss fightów, jak już na pewno wiecie. Oj. Nawet o tym nie myśl. No jakbyś tak... Azorek, no właśnie, dziękujemy. Troszkę szybciej, Jill. Troszkę szybciej, Jill. Dziękuję. No. Chodź do tatusia. Dobrze. Leżeć. Dużo jeszcze razy tak trzeba? Proszę państwa. Bo już chyba 6 takich rakiet zarobił w palni. I nie robi to na nic zbytniego wrażenia. Wydaje mi się. Nawet o tym nie myśl. A czemu on po prostu nie pobiegnie tam? O, 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 o. Czyżby teraz? No, dobrze, piesku. Cyk. Podano do stołu. Co za bydle, słuchajcie. Czy on mnie odpuszcza? Rozumiem, że się wściekł. Nieciekawie. Teraz nudna, znaczy nudna, monotonna dość sekwencja, przyznam. Ucieczki. Mamy jeszcze jedno ziółko, ale obawiam się, że on będzie coraz bardziej drapieżny. Naprawdę nas nie lubi. O, o, o. Na to czekaliśmy. O, mam nadzieję, że to już ostatnie strącenie, słuchajcie. No, chodź. Może z zapalającego panu się spodoba bardziej, co? No co za uparte bydle, słuchajcie. Bo mało się tu zapas amunicji skończył. Na takie heheszki. Rekord Guinnessa w liczbie okrążeń wokół statuły, słuchajcie. Za chwilę pobijemy. Dobra, dobra, się nie ekscytuj. Zbytnio. O! Mam wrażenie, że jego się, słuchajcie, nie da strącić, no, tak? No, jeszcze jedną rundkę byś chciał zrobić. Może z shotguna załadujemy tym razem, słuchajcie. No. Dobrze. Ląduj, bydlaku. Nie wiem, słuchajcie, jak go zmiękczyć, po prostu nie robi to na nim wrażenia zbytniego. No zdechnij żeż. Bądź łaskaw. Porozwalał przynajmniej wszystkie skrzynki, mam nadzieję. Nie będę musiał, słuchajcie, ładować broni zwykłej, konwencjonalnej. No wskocz żeż tam znowu na to. O, 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 dobrze. Od razu ci poślemy tam. Może pociski minowe zachowamy, a znowu go ze strzelby, słuchajcie, pogłaszczemy. No umrzyj wreszcie, dziadu. Czy coś się zacięło, czy jego się po prostu nie da, słuchać? No wreszcie! O, nie miałeś granatnika wcale. Nie kozacz, nie kozacz, bo przed chwilą ci to zajęło długich 5 czy 6 razy. I co? Po co było kozaczyć? Nawet się nie łudźmy, że już po nim. To ty nie wiesz, że radio się psuje wtedy, kiedy scenariusz przewidział, że ma być popsute, Jill? No coś ty, po tylu częściach serii, naprawdę. Hojnie nas obrzucają amunicją do pompki. Nie mam nic przeciwko, słuchajcie, kochani. Zwłaszcza, że nam trochę uszczerbił stan posiadania, dziadyga jeden. Niepokojące, a to nic. Dopóki można biegać, to jest dobrze, słuchajcie. Ja tak uważam, że możemy sobie spokojnie jeszcze pociągnąć na tym. Odrobinkę. Z drugiej strony niby jest ta amunicja. Dobrze, przejdźmy się. Tutaj wszystko ogołociliśmy, tak. A tu? Gdzież to ta amunicja jest? No dobrze, robię pełną rundkę. O, o, chyba tu. Jeszcze dwa minowe. Od razu sobie je załadujmy. Zwolnimy, słuchajcie, slot w ekwipunku. Dobra. Zrobione. Inne trochę te pociski minowe są niż w oryginale. Tak, to jest ta scena, kiedy on mnie łapie tą łapą za nogę, słuchajcie. Łapie łapą. Łapanka w alejce. Surprise, surprise, kochani. Już chyba to przerabialiśmy, dzieli w mieszkaniu. To, że nie ma worka na głowie, wcale mu nie pomogło. O tak. Bardzo dobrze. Jak bez ręki, co? O nie! Wbiłeś mi bolec! Urządlił mnie, słuchajcie.
To nie będzie Shiro. Dobra, dobra, też nie kozacz. Bo tacy jak ty giną w efektownych cutscenkach, gościu. Słabe miejsce, żeby stracić przytomność, Jill, prawdę mówiąc, w czasie epidemii zombie. Pół dnia! Ale kac. O, znowu Carlos, dzięki, tylko pół dnia ci to zajęło. Dziękuję. Jasne. Tyrell, do you copy? What's going on? O, a jemu radio działa, słuchajcie. Wi-Fi nie było, zabrało mnie lepsze. Doktor Bart. Oj, Carlos. Niepokojącą wprawę masz, słuchaj, w radzeniu sobie z nieprzytomnymi kobietami. Chcesz nam o tym opowiedzieć? Coś więcej? A może nie? Nie, bo mnie YouTube zdejmie, słuchajcie. Dobra, może nieważne. Ten to tak zawsze, nie? Teraz już nie będzie? Dwie godziny później? No, pół dnia później. No, każdy, kto zna odginę, pamięta, że tak właśnie dokładnie zdarzyło się. No, nie w tym dokładnym miejscu, ale Jill została zatruta przez Nemezisa. O proszę, szpital, słuchajcie, słynny. Spencer Memorial. I również w oryginale Carlos szukał lekarstwa i szczepionki w tym szpitalu dla Jill, którą zaraził Nemezis. Dzięki. Wszyscy szukają szczepionki, Carlos. Naprawdę jesteś jedną z ostatnich osób, o której pomyślałbym, że ją znajdę. No dobra, skoro tak mówisz, czy leczyłeś się u doktora Edkera, czy doktora Albana, Carlos? O, zobaczmy, co się z nim dzieje. O, proszę. Można ją czymś obdarować jeszcze, słuchajcie. Ale co ja ci mogę dać? Co ci Jill mogę dać, powiedz? Niestety, obawiam się, że nic wartościowego nie mam dla ciebie. Mieszanka ziół, zostawmy czerwone zioło, zostawmy jeden spray. Kartę Brada Vickersa, ona mnie potrzebna. Połączmy sobie, jeszcze mamy troszkę, dobra. Do pistoletu nie ma amunicji, a to nieciekawie, słuchajcie. Bardzo nieciekawie. Może zróbmy tak. Zróbmy na to, oj, przepraszam, już. 5 slotów, 6 slotów to wystarczająco i dużo mamy ze sobą. Zapiszmy grę, słuchajcie. Skoro już jesteśmy tutaj. Szpital, no dobrze. Proszę, amunicję do karabinu. Coś jeszcze tu mamy? Nie. A czy od Jill się da coś zabrać w takim razie, słuchajcie? Rozumiem, możemy jej tylko przenieść szczepionkę zapewne. No dobra, ruszamy, kochani. Pistolet to zły wybór, zwłaszcza niezaładowany. Tyrell, where's Bard now? Gotta be the lab in the back. Stay frosty, I'm on my way. Copy. I'll go on ahead. Myj rączki. No nie, jeszcze tu muszę te plakaty oglądać, naprawdę. Do komputerów się chyba nie da zalogować, kochani. Spray leczniczy, może od razu go zrzucimy, żeby nie taszczyć zbyt wiele zbędnych medykamentów. Jeden nam wystarczy, słuchajcie. Na pewno po drodze jeszcze coś zbierzemy. Idźmy sobie od razu tu. Zrzucimy to jeszcze, żeby ten slot uratować. Proszę bardzo. Dobrze. No to ruszajmy, panie Oliwiera. Te drzwi są zamknięte, no ale może później jak zdobędziemy nożyce do cięcia łańcucha, słuchajcie, to się tam wejdzie. Ruszamy. Tutaj nic. Czysto. Tutaj. Trubosz. A, uwaga. Dwa truboszy. Przynajmniej dwa. No dobrze. Pomalutku. I oszczędnie z amunicją. Wyeliminujemy ich, słuchajcie. Nie spiesząc się. Załadujmy sobie. Pociągniemy z noża dziadów. Zanim się rozbierają. Oj, oj. Dobrze. Pani też podziękujemy. Nie, drażnę tej. Dobra, to tyle jeśli chodzi o oszczędność amunicji. Jest
niestety sytuacja wymaga elastycznego podejścia, jak widzieliśmy. To bitka z noża, a panu potrzeba coś? Nie, już wszyscy zadowoleni? Cieszę się bardzo. Czerwone ziółko. Co my tu jeszcze mamy? I to chyba tyle, słuchajcie, kochani. Niedobrze. Załadowany karabin? Dobrze. Nic więcej tu nie widzę. Bardzo mi się patrzy kapelusz chyba Tyranta z Resident Evil 2 Remake. Co my tu mamy? Zamknięty... Aj, nie mamy wytrycha, słuchajcie. Jill chyba jest w posiadaniu takowego. Czemu nie możemy tędy... Aha, to jest okno zamknięte, rozumiem. Uwaga na ten dziedziniec, kochani. Może tam coś być. No proszę. Jakiś przedmiot. Bardzo się obawiam, słuchajcie. Że jakiś jumpscare nas za chwilę czeka, typu rozbite okno. Albo jakiś spadający przez... pod sufitkę trup. To takie typowe zagrywki w serii. No proszę. Bardzo mi się podoba, jest bardzo klimatyczna lokacja, słuchajcie. Magnetofon. O proszę, to... No dobrze, nie będę uprzedzał faktów. Dziennik pielęgniarki. Może nie chcemy go czytać. Cóż... Dr. Bard, are you in there? I'm here to rescue you. Open the door. Ma pan przerąbane, jak Carlos spieszy na ratunek. Voice match? What kind of sound? Rozumiem, słuchajcie. Czyli magnetofon będzie nam służył do otwarcia tych drzwi. Z tym, że musimy znaleźć pewnie kasetę z nagraniem głosu tego doktora. Inaczej nie przedostaniemy się. Recepcja laboratorium. Dobrze, mamy dalszą mapę szpitala? Chyba nie, kochani. Nadruszamy. Nie zrażamy się. Zielona roślinka. Użyjmy jej od razu. Nie oglądajmy. Użyjmy. Połączymy sobie. Dobrze, mamy aż dwa medykamenty. Bardzo fajnie. Nie, to nie w nasze drzwi ktoś wali. Dobra. Uwaga, trzy sztuki i czwarty, który za chwilę wyjdzie zapewne. No to zapraszamy państwa. Jeden pan leży. No już, już pan się tak nie ekscytuje. Malutki, wszystkich sobie zdejmiemy, słuchajcie. Nie ma śpiechu absolutnie. Staram się oszczędzać amunicję na wypadek, gdyby zdarzyła się nam się sytuacja, w której będzie więcej tych gagatków. Sprawdźmy, kto jest kłamczukiem. Pan na pewno. Aj! Niestety, słuchajcie. Nie wiem, ile oni razy z noża potrafią przyjąć. Po prostu ten nóż nie zadaje obrażeń, mam wrażenie. No, pan już miał się... No nie, słuchajcie, to jest po prostu niemożliwe. Masz ten nóż, gościu, to byś go użył! Carlos, jak ty na ratunek wszystkim pospieszysz, nie? Za chwilę. To po prostu zostań tu lepiej już w tym szpitalu. Kolejny gagatek tam się, słuchajcie. No właśnie się tego obawiałem. Dobranoc. Już panu wystarczy? Jeszcze poprawić? Panu? No tak, bardzo wytrzymała do chwili, kiedy scenariusz nie będzie wymagał, aby puściła, jak nie mam. Ojej! Nie zauważyłem jej w ogóle. Ależ pani stęskniona za pieszczotami, no. Filunia, filunia. Pani kochana. Carlos tu już z lotu sobie zwolni, zaraz z panią się zajmiemy. Proszę się nie spieszyć. Już się panią zajmujemy. Będzie pani zadowolona. Co pani powie na 20 mg pierdopiryny? Nie, 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 znam ja tą sztuczkę już. Częściowo. Do 3 razy sztuka, baby. Leżeć. To znaczy, proszę sobie spocząć. Ale zębostan zachowany w dobrym stanie. Będą z pani ludzie. O, chyba ammo do pistoletu mamy, słuchajcie. Karta magnetyczna. Nie posiadam takowej.
Jeszcze. On nas tak będzie drażnił, czy rzuci się teraz za nami, jak będziemy potrzebowali uciec, słuchajcie. Kupię ci dzisiaj na wózku misia. Gdzie my jesteśmy? To jest niby to przejście z drugiej strony. Uwaga. Czy za parawanem ktoś się zasłonił? Nie, nikogo nie ma. Carlos, weź sobie to łóżko najlepiej i już tu zostanie. Zamknięte. Czemu? No, dobra, nieważne. Nie jest to istotne, słuchajcie. Tutaj tylko miś, a stąd przyszliśmy. No dobrze, ruszmy jedyną możliwą drogą, kochani. Ruszymy sobie. Ojoj. Nie to, żebym się zdziwił, słuchajcie. Takie jumpscary już znamy po prostu. Oj, mam obawy co do następnego nowego rodzaju przeciwnika, którego możemy tu spotkać, kochani. Wszystkim fanom oryginału jest on dobrze znany. Zadebiutował właśnie w szpitalu. Czym zdenerwował mnie bardzo. Bardzo trudny, słuchajcie, przeciwnik do wyeliminowania. Nie mamy broni, która mogłaby skutecznie go uspokoić. Chyba Carlos nie rozwija swojego arsenału, słuchajcie. Dobrze, tędy nie przejdziemy. Idziemy tędy w takim razie. Dobra, panu nie wierzymy, tak po prostu. Nie wierzymy panu. Słusznie, jak się okazuje. Zły pomysł to był, żeby dziecku nieznanemu, ale spróbujmy. Nie, no gdzie za winkiel? Wie pan co? Doktorze. Cieszę się, że pan otworzył przed nami, naprawdę. No i właśnie takich dwukorytarzowych układów bardzo nie lubię. Więcej amunicji do pistoletu. Załadujmy sobie od razu, kochani. No dobra, idźmy. Idźmy najpierw tu do końca, mam wrażenie, że te korytarze się zbiegają tam. Staw, o, zaraz tam zobaczymy sobie. Podwójne drzwi, dobra. Mało zachęcające, dobrze, może sprawdźmy co jest tu. O, safe room, słuchajcie, muzyczka mnie uspokoiła bardzo. Amunicja. Widzę roślinkę oczywiście. Gdzie jak gdzie, ale w szpitalu, żeby im jeszcze roślinki były potrzebne, słuchajcie. Kolejny raport, dziennik. Przeczytajmy sobie od razu. I tu amunicja, widzę do pistoletu, dobrze. Mamy jeden chociaż pełny magazynek, kochani. Do karabinu niecałe 200 sztuk, to nie jest dużo, jak wiemy. Może zapiszmy sobie stan gry. Tak, save unio, bardzo proszę. Szpital archiwum. I wyjdźmy zbadać resztę tego korytarza. Teraz już jakby bezpieczniej się czuję po zrobieniu save'a. Stacja, punkt pielęgniarek, idźmy. Na ten punkt pielęgniarski. Carlos, kołtunek cię będziemy nazywać. Ty masz takie kołtunki, co ty na to? Przechcimy go na kołtunka? Przechcimy. Okej, not this way. Spostrzegawczy, naprawdę. Już teraz wiem, czemu tyle przeżyłeś, Karl. To ty, Carlos, czy? Aha, tak sobie wzdychasz, rozumiem. Amunicja, kochani. O, tędy się da wyskoczyć, tylko czy my chcemy? Chcemy! Uwaga, nie ma się co czaić. A, rozumiem, jesteśmy na dziedzińcu z powrotem, no dobrze. A obok szumiał Guy. O, klucz jakiś, słuchajcie, kochani. Locker room, czyli szatnia. Zobaczymy dokąd... Połączmy sobie od razu, dokąd nas zawiedzie. Chyba tutaj się dało wyjść, kochani. Tak? Nie? Nie. Jednak nie. Chwileczka. A, rozumiem już. Czyli tutaj trzeba będzie przynajmniej jeszcze raz wyskoczyć na drugą stronę. A dlaczego? Tu jest jakiś... Aha, znacznik, że tam jest coś do zebrania. Okej. Okay. Teraz gdzie my jesteśmy, kochani? Muszę sobie uzmysłowić.
Tutaj nie byliśmy także. No proszę. Amunicja. O, zamknięte drzwi. Coś odblokowaliśmy z drugiej strony, zgadza się? Ach tak, już rozumiem. Dobrze. No to wracajmy. O, właśnie, tędy. Tylko uważajmy na niespodzianki, jakie już teraz mogłyby się pojawić. Ach, to ten jeden truposz, który tam został, rozumiem. Ruszymy sobie tędy, kochani. O, punkt autozapisu widzę w górnym lewym rogu. To znaczy, że może się dużo dziać. Rozejrzyjmy się pomału i cierpliwie. Dobrze. Wracamy przez dach. Teraz uwaga, bo tu też się mogło zaroić od niemiluchów. A pan jest załatwiony na dobre. Nie ma tu przedmiotów do zebrania żadnych, kochani. Oj. Czy mi się przywidziało? Chyba nie. No dobrze, to już wiemy, że są tu właśnie tego rodzaju przeciwnicy, których obawiałem się bardzo spotkać, słuchajcie. Klimacik ciężki, słuchajcie, bardzo. Tędy nie wyskakiwaliśmy chyba, spróbujmy. Co my tu mamy? No a dlaczego w drugą stronę już nie wróci? No wiesz co, Carlos? Naprawdę? Trzeba będzie drugi raz tam iść, słuchajcie. Tak, trzeba będzie niestety drugi raz tam się udać. No troszkę backtrackingu jest. Obawiam się ataku tej istoty cały czas, ale myślę, że gra przedstawiłaby nam w jakiś sposób niemilucha nowego. Jak to ma w zwyczaju robić seria. Spróbujmy jeszcze raz tego numeru. Ach, dużo tych zablokowanych miejsc. No już nie kozacz, Carlos, nie kozacz. Dobrze wiemy, jak to się kończy zawsze w twoim wydaniu. Tamtędy wyskoczyliśmy już. Tędy jeszcze nie wyskoczyliśmy. Teraz przegapiliśmy coś. Dobra, ostatnia próba, kochani. Zobaczmy, co my tu mamy dobrego. Czy już w tym miejscu nic? O, proszę, uchwyt taktyczny do karabinu. No, to troszkę byśmy przegapili, kochani. Bardzo fajnie. Mam nadzieję, że to poprawi znacznie celność tej broni. Ale jeszcze są itemy do zebrania. No dobrze, to już jakby wrócimy następnym razem. Polećmy na pewniaka, na pełnej, słuchajcie. Cyk, tędy. Cyk. Znowu pięterko. Góra, góra. Dobrze. Może tędy? Nie, tędy się nie da. Dobrze. Czekamy cierpliwie w takim razie. Zahaczymy o save point, kochani. Myślę, że to już czas odwiedzić go. O proszę, mapa. Prawie przegapiłem ją, kochani. No to troszkę zmienia. Stanowisko pielęgniarek, pomieszczenie służbowe. Czy tam coś było zamknięte? Nie wiem w zasadzie. Sprawdźmy. Sprawdźmy jeszcze te drzwi. No dobrze, liczę, że nas nie zaskoczy tu nikt. Od razu posprawdzajmy, czy jak bardzo martwi są martwi. Oj, tam z obu punktów, słuchajcie, ktoś próbuje wypaść. No dobrze, sprawdźmy, co my tu mamy. Zanim się wydostaną, może idźmy za ladę od razu. W kozi róg tak zwany. Oj, 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 niestety. Zapędziliśmy się. Niech pan się tak nie rozpędza zbytnio. Ojej. Spokojnie, pan poczeka jak kocha. Okej, pani jak się nie przewaliła do tej pory, to nie będziemy pani przeszkadzać. A pan niech się tak nie rozpędza w pobliżu. Chwileczkę, nie, ta broń już mam, dziękuję. Uff, było ciężko, pan pozwoli, że sprawdzimy, ale nie ufamy obcym. No dobrze. Pionchopirynę wszyscy państwo przyjęli, cieszymy się bardzo.
Czy tu się przeciśniesz? Nie, rozumiem, że w jednostkach specjalnych, w których służysz, nie uczyli tego, jak się przeskakuje lady. Sejfu nie rozgryziemy w tej chwili, wydaje mi się, kochani. A może tu będzie kombinacja? Zobaczmy. Do KB zabrał asystę. Do gabinetu zabiegowego, zobaczmy. Aha, czyli tu obok, ale trzeba, no właśnie, trzeba mieć kartę magnetyczną, której nie posiadamy w tej chwili. No dobrze. Czy tu się dostaniemy? Tak, bez problemu. Czy chcemy? To już inna sprawa. Zobaczmy, kochani. Gośka? A co ty tu robisz? Jak się dostałaś bez kolejki do lekarza? No, Gośkę już znamy, słuchajcie, nie od dziś. Także nawet nie będziemy... No właśnie, znamy cię, Gocha. Słuchaj, naprawdę mówiłem wtedy serio, to był ostatni raz, że pora się rozstać. Czy ty tego nie rozumiesz? Czy ty tego nie rozumiesz, kobieto? Przepraszam, poniosło mnie. Z nami koniec, Gośka. Definitywny koniec. Odchodzę. Rozumiesz? I nie uzewnętrznej się. To nie jest pomocna dłoń raczej, słuchajcie. Na to pan wygląda, ale widzę, że już nie potrzeba kroplówki. Amunicja. Co my tu jeszcze mamy, słuchajcie? Roślinka, no proszę. Trzy zielone i nie mamy już miejsca, słuchajcie. No dobrze, liczę po cichu, że nie będzie trzeba jakoś szczególnie nam się leczyć w tej chwili. Oj, na pełnej. Tutaj został save, tak, dobrze. Wróćmy, kochani, do save pointu na chwilę. Zapiszemy sobie grę. Zostało jeszcze jedno pomieszczenie. Tamto, do którego bardzo nie chciałem wchodzić. Nadal nie chcę bardzo wchodzić. Gwoli ścisłości. Ale na tym sobie, kochani, zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Zostawmy, no dobrze, zostaw może jeszcze skrzyni parę rzeczy. Zostawmy roślinkę i zielone. Zostawmy sobie jeden mix. Zostawmy kasetę tymczasowo. Nadmiar amunicji, nadmiar, jeżeli mogę tak powiedzieć, amunicji. Granat, granat zaczepiający. Dobrze, i zapiszmy, kochani. Bardzo wam dziękuję, kochani. Zostawcie, proszę, w komentarzach wszelkie sugestie. Napiszcie, czy wam się podobało. Z góry dziękuję za wszystkie lajki i subskrypcje. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Z tej strony Partyzan. Hej, trzymajcie się, pa!